Jeśli chodzi o nowy rozkład jazdy, który wchodzi w życie 10 grudnia, to na torach województwa śląskiego i nie tylko pojawi się aż do 450 pociągów kolei śląskich dziennie, także jest to wzrost o około 20 pociągów. Razem z nowym rozkładem jazdy są uruchomione nowe przystanki. Pierwsze pociągi pojawią się w niedzielę 10 grudnia. Największą nowością jest stacja Pyrzowice lotnisko. To jest coś, na co nasz port lotniczy bardzo długo czekał, na co my również czekaliśmy. Także jest to nowa opcja dla pasażerów lotniska na dotarcie do tego lotniska, ale też ważna opcja dojazdu do pracy dla pracowników lotniska. Tych pracowników zatrudnionych bezpośrednio na lotnisku i w firmach powiązanych z lotniskiem jest bardzo dużo, około 4000 osób dzisiaj, a docelowo co najmniej o 50% więcej. Nowym przystankiem jest też przystanek Wodzisław Centrum, który pojawia się na linii do Bochumina. Tu jest też bardzo ważna zmiana, bo po dwuletniej przerwie pociągi kolei śląskich pojadą bezpośrednio do Czech. Dostaliśmy w drugiej połowie listopada zgodę dla Elfów 2 od czeskiego odpowiednika Urzędu Transportu Kolejowego. Poszczegółowe informacje odsyłam na stronę internetową Kolei Śląskich www.kolejeslaskie.pl.